Sponsorem jest sklep komputerowy Lechcom, ulica Konery 9 w Lubaczowie, dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę, oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. W miesiącu sierpniu strażacy z terenu powiatu lubaczowskiego wyjeżdżali 111 razy, usuwając skutki 17 pożarów oraz 94 miejscowych zagrożeń. Najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie miasta Lubaczowa 39, a najmniej na terenie gminy Wielkie Oczy 4. W przypadku pożarów w miesiącu sierpniu odnotowano 12 pożarów nieużytków rolnych oraz pozostałości roślinnych na polach, 5 pożarów w budynkach mieszkalnych oraz gospodarczych. W przypadku miejscowych zagrożeń strażacy najczęściej interweniowali 56 razy, usuwając skutki silnego wiatru, gwałtownych opadów deszczu oraz burz. 10 razy usuwali skutki wypadków drogowych oraz kolizji. 8 razy usuwali owady błonkoskrzydłe, które stwarzały zagrożenie dla życia i zdrowia osób uczulonych, dzieci oraz osób starszych. Łącznie w miesiącu sierpniu w wymienionych zdarzeniach udział brało 175 zastępów straży pożarnych oraz 793 strażaków. W miesiącu sierpniu najwięcej zdarzeń odnotowano w piątek 16 sierpnia tuż przed godziną 17 nad częścią powiatu lubaczowskiego, a dokładnie nad miastem Lubaczowa i sąsiednimi miejscowościami przeszła gwałtowna nawałnica. Wtedy strażacy interweniowali 35 razy, w tym 20 razy usuwali powalone drzewa i konary drzew, 12 razy wypompowywali wodę zalanych piwnic, dróg dojazdowych oraz posesji, a także udrażniali przepusty drogowe. W trzech przypadkach pomogli zabezpieczyć uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. W związku ze zbliżającym się okresem grzewczym apelujemy o przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, używanie wyłącznie sprawnych technicznie instalacji i urządzeń grzewczych, zarówno elektrycznych, gazowych, jak również na paliwo stałe, wykonywanie okresowego czyszczenia kanałów kominowych i wentylacyjnych. Zachęcam, a wręcz nawet namawiam do zainstalowania w domu czujki tlenku węgla oraz dymu.